prędzej czy później w każdym z nas pojawia się taka potrzeba głębszego podejścia, głębszego połączenia. Takiego powiedzenia sobie, co jest głębiej, jakie są moje granice, jak daleko jestem w stanie wejść tak naprawdę w siebie, w obecność. Być w tym, odnaleźć się w tym. Nie pękać, tylko po prostu medytować. Uświadamiać sobie swoje korzenie w tej prawdziwej rzeczywistości, które przekraczają granice zmysłów, zmysłowości, tego, co jest iluzoryczne, fragmentaryczne. I to właśnie zbliża nas do tego wymiaru, gdzie jest ten pierwiastek boski w nas, którym jest to wszystko tutaj. Bo już na tyle ogarniamy rzeczywistość, że wiemy, że rzeczywistość jest fraktalno-holograficzna. To znaczy, że jest zarówno nieskończenie mała, jak i nieskończenie wielka. My jesteśmy pomiędzy tym. I te galaktyki ogromne, które widzimy w kosmosie, to jest jakby makro tego, co jest mikro pod ziemią, w postaci kryształów różnych takich, no też wspaniałych, nie? Tych kamieni, które też kopujemy, odkrywamy. No i to jest to. Pytanie, wiesz, jak bardzo potrafisz być już w obecności. Tu i teraz. No to jest to, właśnie wgląd w siebie. Swego czasu 10 godzin dziennie medytowałem. I doświadczyłem takich niesamowitych doświadczeń, całego procesu przemiany, umierania w iluzji. Wszystko rozsypywało, pojawiło się światło w tunelu. Przeszedłem, narodziłem się jakby na nowo, tak? To światełko jest jakby się było takim dzieckiem, wiesz, wychodzisz z łona matki. Wszedłem w wymiar karmiczny, gdzie to, co dawałem, otrzymywałem. Gdzie zgromadziłem sobie tak potężną energię, że nirwana, oświecenie, potem jeszcze kolejne jeszcze stany, które w ogóle nie było grawitacji, w którym doświadczałem te super istoty, które tutaj tym wszystkim zawiadują, które można określić 0 i 1. Jakby to jest wszystko to. Czyli to jest lepsze to, że im bliżej prawdy jesteś, to znikają te lęki, te takie prymitywności, które gdzieś normalnie funkcjonują, wiesz, w naszej głowie. Taka ciągła potrzeba kontroli. Taki ścisk gdzieś tam w środku, nie? Także jak już jesteś wystarczająco głęboko, to dosłownie ta głębsza świadomość po prostu zaczyna się tobą stawać, a ty się stajesz tym głębszym właśnie wymiarem, więc to ta jasność, samo zrozumienie, samo pojęcie, uświadamianie sobie, jak to działa, to wszystko wynurza się z absolutu. Absolut jest sam z siebie czymś doskonałym, więc on sam nie istnieje, ale jest ta możliwość, to tutaj, co się dzieje, żeby to pojąć, ten cały tą rzeczywistość, tak? To jest wszystko możliwość zaistnienia. I to jest przez to, że to jest na nieskończonym poziomie, na nieskończenie małym, nieskończenie wielkim, to generuje jakby taki potencjał, tak? W którym rzeczy mogą się dziać. Widzisz, tak samo jak to nagranie, może się dziać, tak samo jak to, co mówię, to mogę tak mówić, mogę mówić inaczej, mogę być w takiej pozycji, w innej, być tu, tam. Tak wyglądać, inaczej. To wszystko dzieje się jednocześnie. To możemy dopiero pojmować, jak zaczynamy rozpoznawać, już znaczy nieskończoność możliwości. I my w tej nieskończoności jakby jesteśmy jednym z nieskończonych możliwości. A jednocześnie każdy z tych pojedynczych wymiarów, on też zarówno jest sobie pełnią. I przez to się cały czas to wszystko renderuje. I to wszystko jest jednocześnie połączone i odłączone. To wszystko jest w paradoksie. I wiesz, no trzeba tego doświadczyć, jakby nie patrzeć, tak? No, wiesz, mi się to udało i jestem... Jakby, wiesz, to jest z jednej strony nieopisywalne, bo doświadcza się jeszcze więcej niż w tych wszystkich pismach świętych i tak dalej. Z drugiej strony, jak się, wiesz, chce tym dzielić, to, wiesz, no nie ma za bardzo kto tego zrozumieć, że sam tego nie przeżył, nie doświadczył, więc...
Więc po prostu mam świadomość tego, że jestem prekursorem, tak? Na nowo, znowu. I no i wiesz, za jakiś czas pewnie te filmy, przekazy zostaną, jak zostaną rozpoznane, tak? Jak już to będzie ten świat tutaj, który uniknie wojny, tak? Bo tam, gdzie są jakby normalne zachowania ludzkie, takie prymitywne, pierwotne, to tam jest manipulacja, tam jest wszystko, wiesz, silniejsi dalej próbują zjadać słabszych. I to jest cały czas znowu odtwarzanie tej przeszłości, tej prymitywności, pierwotności, w której, wiesz, byliśmy tyranozaurami, się żarliśmy nawzajem i w tym gadzim mózgu po prostu specjalizowaliśmy się, kto będzie bardziej wyrachowany, kto będzie miał lepsze mechanizmy obronne, atakujące. I to tak działa, że cały czas są wszystkie czasy naraz. To jest w zasadzie częstotliwość, w której jesteśmy, ta wibracja. I ona, widzisz, no, zależy, gdzie jest podstawa. Jeżeli jest dobra podstawa, to się dobrze czujemy w sobie. Czujemy się bezpiecznie, mocno, tak, świadomie. Jest to wsparcie, potrafimy się bardzo dobrze organizować. I to wszystko się opiera na prawdziwości. Czyli wiesz, tam, gdzie jest w jakimś sensie jakieś zakłamanie, to tam się wdraża lęk. Tak? Tam jest jakiś taki od razu przykurcz, słabość, jakaś taka niespójność. I to jest właśnie, no, to jest właśnie, miesza dużo rzeczy, osłabia, komplikuje, utrudnia. I człowiek po prostu nie jest przez to sobą i dużo energii mu ucieka na jakąś próbę kontroli, tak? No, no i tutaj dochodzą pewne konstrukcje. Jeżeli człowiek jest w lęku, w tym takim zakłamaniu, to konstrukcja mu się tak jakby przykurcza, tak zastyga w czymś. I to ciężko potem zmienić. Jakby zastyga w takich okopach, nie? Okowach. I potem no po prostu jest przyzwyczajenie do tego, do trwania gdzieś tam takiego poniżej jakby swoich oczekiwań, możliwości. Dlatego te istoty w naszym gatunku, które właśnie wybierają prawdę, idą tą prawdą, są prekursorami nowych ścieżek, są takimi bohaterami, tak, że idą gdzieś w podróż, nie boją się wyrażać siebie, odkrywać głębie, zastanawiać się, mieć na to czas, przestrzeń, podchodzić do tego z różnych stron, rzetelnie. Wiesz, medytować w tym, tak, w sobie, być ze sobą, uwalniać się z tych jakichś takich okopów umysłu, wychodzić poza to, tak, po prostu przepracowywać to w różny możliwy sposób, szukać. I też potem następnie, wiesz, odkrywa taki człowiek coraz bardziej to wszystko. I wiesz, no i potem po tych przebudzeniach, znowu po powrocie, po środowisku znowu z ludźmi, z którymi jesteś, tak, to czy ci ludzie rzeczywiście cię wspierają, czy oni są też jakby zdrowi, tak, psychicznie, czy się rozwijają, czy nie. Wiesz, zaczynasz widzieć, jak wiele z różnych czynników, które mają tutaj odniesienie, wpływ. Wiesz, no jest to poczucie takiej osamotnienia z jednej strony, ale z drugiej strony jest to cieszenie się tą różnorodnością. Wiesz, to jest właśnie ta frajda przebudzenia, że już ja jestem, tak? Ja już się przebudziłem w tym. I to jest takie spełnienie na swój sposób takich podstawowego chyba marzenia, nie? Dotyczącego po prostu uświadomienia sobie, kim naprawdę jestem. I to, wiesz, bo nie mogłem tego, cały czas miałem ten głód tej wiedzy, samoświadomości, kim naprawdę jestem. I w wieku 22 lat, właśnie dzięki tym medytacjom w dużej mierze, wiesz, studiując te najbardziej złożone kierunki w Warszawie, tę neurokognitywistykę, bo chciałem bardzo, wiesz, dowiedzieć się, jak działa umysł, jak to wszystko funkcjonuje. I udało mi się to podczas medytacji. Wtedy ten umysł się tak naprawdę najbardziej wyciszył. Tak jakby on wszedł taką optymalnie najniższą częstotliwość, tak jakby się dosłownie wyłączył. I jak się wyłączył, to tak się włączył ten cały pełny przepływ. I wtedy jakby odwróciło się wszystko. Jakby stałem się energią, która wszystko w moim organizmie uzdrawiała. Jakby znikały te wszystkie jakieś napięcia, często latami gromadzone, gdzieś tam trzymane, tak? W tej nieświadomości, w tych ocenach, w tych osądach, w których człowiek po prostu nabywa takich patologicznych postaw. Ale tego nie widzi, tak? Bo jak jesteś w chorym środowisku, tak jak powiedzmy ryba, tak? Która jest zanurzona w jakiejś brudnej wodzie, no to ona się przyzwyczaja do tego. I dlatego tak ważne i cenne dla zdrowego rozwoju człowieka jest właśnie wybór prawdy. Zobacz, że człowiek, który ma tą prawdę w sobie, jaki on jest, się robi ciekawy, jaki on się robi różnorodny, pogłębiony, jaką ma wrażliwość też piękną, jakim jest naprawdę ewenementem, tak? To jest ta wyjątkowość. Tak, wiesz, jest normalny dziś człowiek w tym takim trybie, wiesz, przetrwalnikowym, żeby po prostu działać, robić, to co tam jest? Gdzie on, do czego on sam doszedł? Tego widzisz, tylu ludzi jest podłączonych pod ekrany, które, bo te, wiesz, media różne takie kiepskiej jakości przez to, wiesz, treści, i tym się karmi, i potem, wiesz, powtarza, papuguje, odtwarza coś bezmyślnie, tak, robi to automatycznie i generalnie no, nie wnosi żadnej jakości, wartości, tylko po prostu jest ta jałowość. Dopiero tam, gdzie człowiek gdzieś ma jakieś własne podejście,
wiesz, tą prawdę. Prawdę możemy zobaczyć, że tam, gdzie jest prawda, jest, tam jest miłość. Tam jest sposób zasilania. Tak, w prawdzie jest zasilanie. Czujesz to wszystko głębiej, tak jakby źródłowo, więc dlatego nawet jeżeli oceniasz coś, to też wiesz, że wykraczasz poza te oceny. Tak? I przez to nie przejmujesz się tym. I przez to też łatwo widzisz, tak jak ktoś coś mówi, tak? To widzisz bardziej napięcie, w jakim jest na ten moment, tak? W jakim jest etapie życia. Bo można doświadczyć oczywiście prawdziwości tej głębi, przebudzenia, oświecenia i potem sobie znowu wracać gdzieś, tak? Do tej ignorancji, do tej niewiedzy. Bo my jesteśmy, wiesz, jakby w pełnią, wiesz, jednego dnia doświadczasz oświecenia najgłębszych prawd, tak dosłownie scalasz się z jednością, z ostateczną świadomością i już wszystko rozpoznajesz i potem sobie tak płyniesz. Natomiast znowu, tak, jakby wracając do środowiska, ja na przykład na początku nie wiedziałem zupełnie, że można nie jeść, tak, że ja, doświadczając tak wysokich, tak cudownych energii, zniknął mi apetyt, w sensie doświadczałem odżywiania wewnętrznego, miłości, tak, że miłością, tą fascynacją, tą świadomością cudu, a jednocześnie gdzieś tam byłem i powiedzmy miałem tą pełną lodówkę i wiedziałem, że tego nie zjem, to się zepsuje gdzieś i przez to, że nie miałem jeszcze, jakby nie zastanawiałem się nad tym, nie, po prostu nie odczuwałem tego, ale zaczynałem jeść i wtedy się troszeczkę samo obciążałem znowu i powracałem gdzieś do takich cięższych energii, tak, z czasem. I to jest to, że my doświadczamy różnych procesów, stanów, perspektyw, natomiast widzisz, ten rozwój taki kolektywny, to może następować, kiedy właśnie już jest przekroczenie progu, kiedy jest coraz więcej ludzi wybierających mądrość, prawdziwość, umiejących się w tym rozpoznać. Bo tacy ludzie, jak poznają sami siebie bardziej, to oni też czują, więcej w tym czujemy też innych ludzi, widzimy, czujemy tą głębię, czujemy tą wyjątkowość, możemy się łatwiej otworzyć, nie ma tych lęków, strachów, tych takiego zakłucia, nie? Które się dzieje u ludzi, którzy są jakby pozbawieni, czy nie mają niewystarczająco doświadczenie na ścieżce samopoznania. I przez to, że właśnie wyuczyli się robić coś pod klucz, tak? Bo ktoś tam mi coś powiedział, masz to zrobić, ktoś tam był nad nimi i wiesz, nie wyszli z tego takiego wzorcu niewolniczego, takiego bycia ofiarą trochę, to no, potem to gdzieś tam wyrasta i niestety człowiek po prostu trwa już w pewien sposób tak bezmyślnie, automatycznie. Dlatego tak istotne jest to pragnienie i iście za tym pragnieniem tego rozpoznawania głębszej prawdy. Tak, dlaczego tak, wiesz, się dzieje? A dlaczego tak myślę? A dlaczego są jakieś myśli takie, siakie? Wiesz, i tutaj kontakt z naturą, z przyrodą, wiesz, to też dużo bardzo daje pod kątem chociażby tego, że zielony kolor, tak? Zielony, wiesz, trawa, kontakt z ziemią, kontakt z lasem, czujesz tą pierwotność, taki spokój. Też jak się, wiesz, czujesz dobrze, bezpiecznie, bo to jest też kwestia jak się czujesz tym wszystkim. Ale właśnie taki wypad do lasu. Gdzieś zobacz, znajdziesz sobie swoją łąkę i możesz sobie tam swobodnie pobyć ze sobą. Tu nie chodzi nawet o to, że wiesz, skręcasz się w medytację czy coś takiego. To jest po prostu takie żywy kontakt z samym sobą. Bez żadnego napinania się. Po prostu to jest takie właśnie totalnie zneutralizowanie się, nie? Takiego... taki wymiar, że po prostu sobie jestem tutaj, teraz. Ze sobą samym. To jest takie zaopiekowanie się sobą w obecności. I to, wiesz, to jest uzdrawiające dla organizmu. Organizm, sprzęgasz tą uwagę, dajesz swojemu organizmowi, jakby wierzysz jakby w siebie bardziej, tak? W czujesz siebie bardziej. To tak uzyskujesz taką pewność, przepływ. Pełnię, swobodę. Zobacz, ile my mamy różnych takich mechanizmów sobie, że robimy coś pod wpływem jakiegoś lęku, takiego przykurczu, strachu, wiesz, coś chcesz wywrzeć, jakieś wrażenie, jakieś napinasz się niepotrzebnie, jakiś brak gdzieś tam w tobie się przejawia, jakoś reagujesz z obawy, z czegoś, z jakiegoś programu. Ile tego, jak to nas potem kosztuje, albo wchodzimy w jakieś znowu takie konstrukcje wybrakowane, jakieś słabe, jakieś coś, co nie działa, tak? Bo chcemy gdzieś na skróty, chcemy już, bo tak zostaliśmy wychowani, zobacz, jak społeczeństwo, nie? Nas przez te programy, także już jest przyjemnie, już bierzesz jakąś bułeczkę, już tam jest pysznie, już coś chcesz zjeść. A jak głębiej sobie patrzysz na to, dlaczego czasami ludzie tak się obiadają? Albo wiesz, tak się, wiesz, idą na skróty z czymś, tak? Chcą tak za wszelką cenę tej przyjemności. No to jest niemal zawsze brak. Jakieś poczucie smutku, osamotnienia,
często jest tak, że człowiek nawet może być, wiesz, w relacji z innymi ludźmi i niby jest wszystko w porządku, tak, na zewnątrz, ale w środku gdzieś jest to jakiś niepokój, jakiś właśnie taki przykurcz, nie? To jest to napięcie, jakiś lęk, jakiś taki strach i wiesz, i człowiek gdzieś tam mieli w sobie to wszystko i męczy się tym. I dlatego to głębsze przebudzenie pozwala jakby sobie zdać sprawę, że cały czas jest się źródłem ostatecznym, doskonałym i to wszystko właśnie wypływa ze źródła. Tu jest ostatecznie zawsze to samo doskonale, to samo, tak? Bo na tych głębszych wymiarach po prostu jest, zaczyna być to samo bardziej, natomiast jakby jest to połączenie. I im głębiej, tym bardziej poczucie doskonałości. Im płycej, tak? Im bardziej zmysłowo, zewnętrznie, tym bardziej jesteśmy w jakichś takich wycinkach rzeczywistości, takich wrażeń. I widzisz, i ta głębsza świadomość pozwala tak metafizycznie zobaczyć rzeczywistość. No w zasadzie tak jak zobacz, idziemy, wstajemy, idziemy spać, wstajemy, idziemy spać. To jest tak samo jest na wyższym poziomie, że po prostu żyjemy i umieramy, rodzimy się i umieramy. Jest życie i śmierć, to są właśnie te paradoksy w nas. I wiesz, jak głębiej zaglądasz, to widzisz, że nie masz się czego bać. I to, co jest właśnie też piękne, że znika ten lęk. I to nie znaczy, że musisz zaraz, wiesz, ryzykować i coś ci tam będzie odwalać, że będziesz robić głupie rzeczy. Tylko właśnie znikają te lęki różnego rodzaju. I czasami też jest coś takiego, że bierzesz coś na siebie społecznie i to przerabiasz jeszcze, tak? Żeby móc bardziej zrozumieć, dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują, tak? Że czasami są pod wpływem jakiegoś silnego lęku, stresu. Zobacz, w pracy, nie, jak mają jakieś takie lękowe umowy, czasami jakiś wypadek zdarzy, coś wyjdzie nie tak, inaczej. Jak tam jest presja czasu, tak? Jakie tam są zaraz odpowiedzialności, jakieś potencjalne kary itd. I nawet jeżeli to jest takie straszenie, i wiesz, to zobacz, jak to na ludzi często wpływa, tak? Że coś się zawsze tam, co jakiś czas się coś wydarzy takiego niefortunnego i to kosztuje stres. To może, wiesz, potem człowiek gdzieś jakieś traumy może z tego mieć i on jest bardzo, ma wtedy zawężoną świadomość, bardzo jest takim przestraszonym, w lęku, często jest w takim pustce, bez sensie, bezradności. I to jest, wiesz, znowu, można powiedzieć, że to wracamy do takiej pierwotności, tam gdzie właśnie jest źle to wszystko, jakby, czyli tak prymitywnie skonstruowane, właśnie na siłę, straszące, lękające, to jest tam cały czas to środowisko takie prymitywne, jak było wcześniej, jak byliśmy tymi dinozaurami i reksami. I tam już nie ma rozwoju za bardzo, tam jest wszystko, wiesz, jak w zegarku i to jest takie, wiesz, to jest to ciągłe napięcie. Dlatego, wiesz, w człowieku takim nie ma za bardzo tej potrzeby, jakiejś takiej głębi, tak? Bo jest napięcie. Jak jest napięcie, to nie wiesz, no nie masz na to czasu za bardzo, tak? Jesteś wtedy, spinasz się. I dlatego, wiesz, ta różnorodność właśnie, na którą się otwierasz, którą, wiesz, istoty po oświeceniu mogą jakby wprowadzać tutaj do świata poprzez właśnie wytwarzanie nowego dyskursu, wzmacnianie mądrości w nas, nie? Rozmawianie, poruszanie tych rzeczy ważnych. I mimo, że na początku, wiesz, no jak mówisz, rozmawiasz, to widzisz, normalni ludzie właśnie w tych takich lękach, w obawach, oni, wiesz, będą słuchać, ale, wiesz, jak nie widzą, że ty jesteś gdzieś tam, masz to, wiesz, te plecy już potężne, już pływasz tutaj, masz władzę, wiesz, już konkretne postacie tutaj są za tobą i cię wspierają, to one, wiesz, będą patrzeć na zasadzie, no dobra, każdy tak może mówić, nie, bo one nie mają kontrastu, nie doświadczyły tego, co doświadczyłeś i po prostu nie wiedzą za bardzo nawet, co mówisz często, bo skąd mają to wiedzieć, jeżeli nie mają jakichś głębszych doświadczeń w swoim życiu, że bardzo wszystko takie było, tak często jest płaskie, takie, wiesz, po prostu się jest, tak robi się, bo tak się robi. Człowiek się nie zastanawia, po co żyje, dlaczego tak wygląda, dlaczego jest tyle różnych istnień wokół. On po prostu tego nie zauważa. Ignorancja i niewiedza, wiesz, generowana często przez umysł, który tutaj tworzy tą podstawową, zmysłową, zmyśloną w dużej mierze świadomość, żeby po prostu przetrwać, żeby się dopasować do tego, co jest na zewnątrz, a nie odkrywać to, co jest wewnątrz i wzmacniać to wewnętrzne połączenie, bo do tego, można powiedzieć, są istoty, które tak samo w gatunku właśnie reprezentują tych prekursorów, archetypy mądrości, jaźni, boskości. Że ile już poznałem istot, które tą boskość, właśnie takie głębsze archetypy mają w sobie i po prostu też są ciekawymi, bardzo wspaniałymi ludźmi, którzy mają bardzo dużą wyjątkowość, taką, wiesz, wrażliwość, potrafią też niesamowicie się organizować, przejawiać, wyrażać i, wiesz, i to jest też, przyciąga się, tak, jakby istoty, które rezonują bardziej. I tak samo widzisz, młode osoby, które mają ten jeszcze potencjał, które jeszcze są takie, dopiero zaczynają się być upierzone, tak, i zaczynają się uczyć latać,
to tak samo tam jest potencjał i dlatego w Indiach, czy gdzieś w takich miejscach, gdzie już jest taka wyższa świadomość wielu adeptów i ludzi, no to tyle się jeździ często kilometrów, żeby poznać osobiście takie istoty, które tego doświadczyły, po prostu, bo te istoty mają inną zupełnie częstotliwość. Jak się, jak wiesz, jak się scalasz ze źródłem, tak, i wracasz sobie, to ty już tu jesteś. Ciekawe, patrzyłem na źródło, na ten, która godzina, 20.08 była akurat, tego, o tym mówię, a właśnie w 2008 to tego doświadczyłem, 28, 20 sierpnia, nie? To był dopiero, się taki portal otworzył wtedy i to też był, wiesz, wielki kryzys wtedy na świecie. To się wszystko, wiesz, tak ze sobą sprzężyło, wtedy powstały, dopiero zaczęły powstawać kryptowaluty, Bitcoin. Wiesz, to był właśnie ten moment taki, nie? Takiego scalenia i wiesz, to było tak potężne doświadczenie, tak prawdziwe, tak głębokie. Wiesz, i ja to cały czas pamiętam, cały czas to jakby żyje we mnie. Wiesz, i to się okazuje, że to oświecenie to było też kolejnym etapem, tak? Że to nie był jakby koniec. To były potem jeszcze nawet takie bardziej jeszcze wizualne doświadczenia, takie, no, porównywalne w każdym razie z tym oświeceniem. Wiesz, ludzie gdzieś tam zafiksowali na tym oświeceniu, często z ego chcą do tego dojść, ale to jest dalej wyobrażenie. Jak już ego wejdzie, że chce coś doświadczyć, jakieś oświecenie, no to potem zaczyna kombinować, tak? Bo ono chce to osiągnąć, tak? Więc poprzez różne, nie wiem, psychodeliki, jakieś inne rzeczy zaczyna to, wiesz, próbować osiągnąć, a tak naprawdę odwraca to. Ja chciałem po prostu poznać prawdę. Tak? I w tej prawdzie się zatracałem, z jednej strony w jakichś iluzjach. Nie mogłem po prostu usiedzieć w tych iluzjach. Cały czas szukałem, mieliłem, kim jestem, o co chodzi głębiej. Jak działa świat, jak działa organizm, jak są te świadomości tutaj, które tym wszystkim zarządzają. Jak to jest tak złożone, ta cała aparatura, na jakiej bazie to wszystko funkcjonuje. Nie? I wiesz, i to wszystko nie dawało mi spokoju. Gdzieś tam, wiesz, na tych studiach neuro, po prostu tam już krajaliśmy te umysły, wiesz, badaliśmy, jakie to mają, wiesz, ile ich jest, na przykład te gadzi, saczy, nowa kora, jakie funkcje, którym, co, ale to było wszystko takim, wiesz, tak trochę odwrotne do tego, o co naprawdę chodziło. I dopiero medytacja, czyli wgląd w siebie, czyli to bycie ze sobą przez tyle czasu, przez godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10 godzin dziennie. Patrz, powiedziałem 10, 20, 22. I sobie wyobraź, i tak przez 10 dni, 10, po 10 godzin dziennie, 100 godzin. I wiesz, i dopiero wtedy możesz coś zacząć mówić, tak? Bo ten umysł taki, wiesz, tutaj, ten gaduła taki, tak? Który cały czas coś tam mieli, cały czas czymś się zajmuje, cały czas, wiesz, przejmuje cię czymś, jakimś programem, jakąś emocją, jakimś tam trybem, jakimś skojarzeniem, konstrukcją, nawykiem. To wszystko po prostu odpada, kiedy ty skupiasz się na samym ciele, naskanujesz sobie całe swoje ciało. Wiesz, jak się to wszystko wtedy krystalizuje, jak ta iluzja już, te nawyki, to wszystko musi upaść, bo to tylko zasilasz cały czas tą swoją nieświadomością. Często to się coś podłącza pod ciebie, tak? I cię tak straszy, lęka, wysysa z ciebie energię, bo ty się dajesz, bo nie wiesz bardziej, jak się właśnie chronić, tak? Że prawda zawsze cię broni. Widzisz, jak wchodzisz w iluzję, to zaraz się boisz konsekwencji, jakiegoś kłamstwa i tak dalej. Natomiast jak nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, wyjdziesz gdzieś z daleka, tak? To znowu jest piękne to, bo ty się nie musisz znowu jakby obawiać. Okej, doświadczyłeś tego, zobaczyłeś, jak ci to znowu obniżyło, jak to jest kiepskie, jak to wpływa negatywnie na wszystko. I przez to masz znowu jeszcze więcej doświadczenia i bardziej jeszcze możesz w tej prawdzie się odnajdywać, tak? Bo masz też kontrasty. Czasami jest tak, że człowiek musi znowu czegoś doświadczyć, bo zaczyna znowu oceniać, osądzać z góry, tak? Ci jedzą mięso, ci są gorsi, czy coś tam, a ci są tacy zakłamani i tak dalej. I dlatego, albo ogłupieni, tak? I potem człowiek samemu musi się zachować jak głupiec, musi w czymś się zakłamać i tak dalej, żeby po prostu przestać osądzać, oceniać. Po prostu rozpoznawać, że to jest cała różnorodność, że my jesteśmy tutaj we wszystkich zakresach, więc tutaj będą istoty, które będą szły w prawo, w lewo, do góry, w na dół, do siebie, na zewnątrz. Jakby tak jest ostatecznie, że jesteśmy jaźnią, jesteśmy we wszystkich punktach możliwych jednocześnie. To nie jest ani dobre, ani złe, jakby nie musi być takie. Może być jednocześnie dobre i złe, może być też takie dobre, a to może być złe. Możemy równie dobrze, wiesz, tak jak Ziemia jest, powiedzmy, w połowie oświetlona, to my możemy być tylko po tej jasnej stronie, tam po prostu cały czas lecieć samolotem, tak, i być po tej jasnej stronie.
ale też wiemy, że w pewnym momencie gdzieś tam się to zatrzyma i będziemy po tej ciemnej. Jakby to jest to pojmowanie świata dualnego, tak? Gdzie jest niebo i ziemia, gdzie jest ogień i woda. I wiesz, im głębiej jesteśmy, to możemy dojść do tego, czy to znaczy być słońce, tak? Że jesteśmy słońcem, promieniemy we wszystkie strony. Natomiast widzisz, słońce tak samo, tylko już jakby w podwymiarze, jest znowu czarną dziurą, która z jednej strony wysysa tak wszystko, rozdrabnia na czynniki pierwsze, a z drugiej strony wypuszcza to po formie energii. Jakby wszędzie jest, energia jest wieczna, jest po prostu cały czas transformacja. I tak samo tutaj w tym wymiarze świadomości, tak samo jesteśmy cały czas w pewnym etapie drogi, ścieżki, wiesz, budzimy się, zasypiamy, przypominamy sobie, zapominamy i to tak to właśnie działa. Dobra, także tyle, co miałem do powiedzenia. No widzisz, jeden z kolejnych filmów. Które tutaj zamieszczam. Widzisz, no jest tak jak jest. No mam kanał, nie reklamuję go specjalnie. Mówię, jeżeli się pojawisz gdzieś tutaj, wiesz, i jesteś, śmiało, daj wiadomość, napisz coś, wiesz, będę też wiedział, bo to jest też takie miłe, jak jesteś, tak? Jak jest ta świadoma istota, która potrafi, bo ja wiem, że czasami jest taka presja, nie? Zauważyłem, że czasami, nie wiem, robię jakieś live'y czy coś i ludzie zaczynają pisać. I wiesz, jedna po drugiej i bardzo podobnie, tak jakby zgapiali od siebie, to jest takie zabawne, nie? A tam, gdzie na przykład nie ma za bardzo komentarzy, to też ludzie się boją być pierwszymi, nie? Więc pamiętaj, Bądź sobą, bądź tym pierwszym, idź za impulsem. Ja też jak gdzieś tam oglądam jakieś filmiki, gdzie ktoś tam mówi o lajku coś, że fajnie by było dać, no to wtedy też zawsze daję, jakby idę za tym, co się dzieje, bo to jest też fajne, wiesz, prosto, jasno można powiedzieć, tak, że to jest też w jakimś sensie takie wyrównanie, ale to jest oczywiście, to jest jedna znowu z opcji, tak. Jak jest się w bezwarunkowości, to jest super. Tylko mówicie, jak ludzie są wtrzymani jeszcze w tym takim matriksie, to tam jest to napięcie, oni nie umieją za bardzo sami z siebie dawać. Tak? I przez to nie otrzymują też za wiele. Możesz sobie zrobić taki eksperyment, sobie przez, nie wiem, przez najbliższy dzień, powiedzmy. Pomagaj innym, wspieraj tak jak możesz. No, a zobaczysz, jak w pewnym momencie zaczniesz mieć więcej energii. Bo człowiek, który, wiesz, tylko kombinuje, wiesz, maksymalny zysk, minimalne jakieś tutaj coś z siebie, to on potem z tym się sprzęga i też, wiesz, rzeczywistość go po prostu oskubuje, tak? To są proste zasady, uniwersalne prawa. Bardzo dobrze, ważne, żeby to wiedzieć, czuć, wykorzystać i przez to możesz wchodzić sobie w najlepszą, optymalną energię i po prostu z tego przejawiać, promieniować. I jak robisz to z serducha, z ducha, no to od razu się lepiej czujesz, tak? To do ciebie wraca. Proste.